Zgodnie z wytycznymi YouTube, treści edukacyjne dotyczące narkotyków, których celem nie jest ich promowanie, mogą być publikowane bez ograniczeń wiekowych i są odpowiednie dla reklamodawców. Prowadzącym tego kanału jest farmaceuta, a film ma na celu poszerzanie świadomości na temat medycznej marihuany. Gotowy? No, to ja już tak... Samolot nam odleciał? Jeszcze nie, ale jesteśmy już gotowi. Bagaż jest? Jest. 1, 2, 3, 4. Wysaczek zielony. Jest? Jest. Dobra, idziemy. Come on, jedziemy do Grecji. Lecimy! A teraz najlepsze przed nami. Tak, dobrze. Ja ty pieniędzy nie masz. To możesz ty mi coś kupić. Kazać nam wywalać? Czy będziemy płacić za nasz bagaż? Ale jak będziemy mieć za dużo bagaży, czy za dużo leków wziętych? Bagażu. Bagażu. Myślę, że trzeba będzie wyrzucić bagaż, a leki zostawić. Najwyżej wyrzucam lekko owsiane. Przechodzimy do kontroli bezpieczeństwa, gdzie mamy tylko bagaż podręczny. No i w tym bagażu podręcznym mamy przygotowane leki. Nie będziemy ich wyciągać, nie będziemy się nimi specjalnie afiszować. Dyskrecja przede wszystkim. Ale oczywiście, gdyby trzeba było się nimi pochwalić, to mamy przygotowane wszystkie potrzebne dokumenty, łącznie z dokumentem przewozowym z wojewódzkiego inspektoratu, receptę, no i oczywiście służb w oryginalnym opakowaniu. Kilka stosujesz się? Tak. Ja nie. W bagażu mieliśmy przygotowane wszystkie nasze leki. Nikt niczego nam nie sprawdzał. I bardzo dobrze. Teczka się bardzo stresowała, ale ją cały czas uspokajałem. Czasami też musiałem za rączkę potrzymać, ale generalnie wszystko poszło bardzo dobrze. Jest, jest. Good, good. Musimy się zapytać naszej pacjentki, jak załatwiła taki dokument, więc Paulinka, powiedz nam proszę, jak długo czekałaś na dokument wywozowy, kiedy lekarz ci wystawił ten dokument, no tak krok po kroku, a ja ewentualnie jeszcze tutaj dorzucę swój komentarz, ponieważ w całym tym procesie uczestniczyłem i jest parę szczegółów, o których warto wspomnieć. No to jeżeli chodzi o ten dokument, to na ostatniej konsultacji z lekarzem poprosiłam go o to, żeby wystawił mi taki dokument wywozowy. Dokument można pobrać ze strony WIF-u Katowice. Lekarz później jakby dostarczył mi ten dokument. I z uzupełnionym dokumentem bardzo ważne jest to, żeby cały dokument był wypisany czytelnie. Podpis lekarza musi być czytelny. Dostarczyłam do WIF-u i tak naprawdę w przeciągu kilku dni dokument był gotowy do odbioru. Drodzy widzowie, jeśli chcecie załatwić dokument wywozowy w katowickim WIF-ie, przyjedźcie wcześniej, bo nie ma gdzie stanąć. Okej, tutaj jeszcze jest bardzo ważna uwaga, że w miejscu podpisu lekarza musi być co najmniej nazwisko. Parawka bądź znaczek, ptaszek niestety nie jest uznawany jako podpis lekarza, więc jest to bardzo ważne. Kolejną rzeczą jeszcze jest to, że do inspektoratu musicie dostarczyć dwa egzemplarze. Jeden egzemplarz dla pacjenta, drugi zostaje w urzędzie. I jeszcze jest ważne to, jak widzicie, z nami są trzy różne lekarstwa w postaci suszu do waporyzacji i jeden olejek. I tutaj Paulina miała ze sobą składane cztery osobne wnioski, które trzeba było, że tak powiem, na każdy lek osobno złożyć w urzędzie. Czekaliśmy na ten dokument praktycznie na drugi dzień on był już do odbioru, więc WIF Katowice działa bardzo sprawnie i szybko. Najważniejsze jest to, żebyście pamiętali, że taki dokument wywozowy należy złożyć
co najmniej 15 dni przed planowaną podróżą, ponieważ wojewódzki inspektor farmaceutyczny ma 14 dni na wydanie takiej zgody do dokumentu przewozowego. Aby inspektor mógł taką zgodę wydać, potrzebne jest pismo przewodnie, w którym jest informacja, gdzie jedziemy, na ile dni i jakie leki ze sobą zawieramy. I jeszcze ostatnią rzeczą, która jest niezbędna do dołączonego wniosku, są skany recept. Czyli pamiętajcie, trzy rzeczy. Pierwsza, dokument wywozowy wypisany przez lekarza w polu A, B i C. Druga część, pismo przewodnie. I trzecia część, recepty, na której podstawie inspektor widzi, że okej, jest dokument wypisany prawidłowo i ma podkładkę potwierdzającą to, że poddany dokument wywozowy jest wystawiona faktycznie recepta. Natomiast najważniejszy jest czas, który musicie znaleźć na załatwienie takiej dokumentacji. W przypadku załatwiania dokumentu wywozowego w klinice Konopny Med, gdy pacjent jest spoza Katowic, gdzie nie ma możliwości odbioru oryginału, pamiętajcie, że takie dokumenty są wysyłane kurierem na życzenie pacjenta. Jak przebiegała cała podróż, wszystkie leki oraz dokumenty mieliśmy w bagażu podręcznym. Nie rozdzielaliśmy tego na części. Wszystko było jakby w jednym miejscu, w jednym plecaku. Dodatkowo, jeśli chodzi o waporyzator, również postanowiliśmy, żeby on był z nami w bagażu podręcznym, razem tak naprawdę z lekami. Dlaczego? Ponieważ zawsze może być, że tak powiem, od niego być wyczuwalna pewna woń konopi, ale z tym problemem można sobie poradzić, mając taki oto fantastyczny, Paulinka, proszę zaprezentuj, oryginalny pokrowiec ze sztorca, który znajdziecie na stronie konopnyshop.pl. Polecam, super rzecz, jest zapachoszczelny podczas pobytu na lotnisku. No generalnie ja się niczym nie miałem co stresować, bo ja tych dokumentów i leków nie przewoziłem, tylko nasza pacjentka. Paulinka, stresowałaś się? Tak, bardzo. Ale jaką miałaś obawę? Co cię najbardziej stresowało? Czemu się tak bardzo stresowałaś? Bałam się. No ale czego się bałeś, że co? Że ktoś cię zatrzyma, zabierze ci leki, nie pojedziesz na wakacje? Jakie były twoje obawy? Tak, bałam się, że ktoś znajdzie lekarstwa, zatrzyma mnie, samolot mi ucieknie, bo będę poddawana jakiejś dodatkowej kontroli, że nie pojadę w ogóle na wakacje i jeszcze, że co najgorsza, zostanę z niej zamknięta do wyjaśnienia na 24 godziny, dlaczego chcę przewieźć w ogóle konopię. No i właśnie, słuchajcie moi mili, po to są całe procedury przeprowadzane, uzyskiwania takich dokumentów, żeby człowiek był spokojny i mógł sobie bez problemu podróżować. Zrobiliśmy to po to, żeby każdy pacjent nie musiał się stresować tak jak Paulinka, ponieważ tak naprawdę nic się złego po drodze nie działo. Po wejściu na lotnisko odłożyliśmy i odprawiliśmy bagaż główny, przeszliśmy już do kontroli bezpieczeństwa. Naszą strategią było to, żeby nie afiszować się przewożonymi lekami. Nie chcieliśmy tutaj nikomu nic pokazywać, udostępniać. Słuchajcie, są to rzeczy poufne, tak naprawdę chronione tajemnicą lekarską, więc tak naprawdę nie musicie i nie ma nigdzie zapisane, że wy podczas takiej kontroli bezpieczeństwa, czy gdzie wasz bagaż podręczny jest prześwietlany, że wy musicie komuś coś pokazywać i zgłaszać. Leki przewożone na własny użytek nie stanowią części, która by podlega zgłoszeniu bądź opłatom celnym, więc tak naprawdę nie ma absolutnie takiej potrzeby. No i słuchajcie, cała kontrola bezpieczeństwa przeszła bez żadnego problemu, gdy znajdowaliśmy się już na terminalu przed samym wejściem do samolotu. Co było ciekawe, że jest miejsce, które jest wyznaczone do palenia.
Pewnie zobaczycie w przebitkach tego filmu i jest to jedyne miejsce na lotnisku, w którym jeszcze ostatecznie można zażyć swoje leki w formie waporyzacji. Jeśli nie macie waporyzatora i byście musieli tradycyjnie zapalić, że tak powiem, skręta, no to również jest to jedyne miejsce, gdzie można oczywiście to zrobić. Oprócz formy wziewnej mamy ekstrakty olejowe, które będzie można przyjąć, gdy oczywiście będzie taka potrzeba, przez pacjenta nawet w samolocie. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w samolocie jest absolutny zakaz waporyzacji, palenia e-papierosów, papierosów, więc jedyną opcją przyjęcia kanabinoidów jest forma olejowa. Druga część dobiega końca, lecimy do części trzeciej, w którym wam powiemy, co tu się w ogóle dzieje z tą medyczną marihuaną w Grecji na miejscu. Jak to w ogóle jest w tej całej Grecji na wyspie Zakynthos, jeśli chodzi o medyczną marihuanę? Więc sytuacja w Grecji wygląda następująco. Bardzo, bardzo podobnie jest jak w Polsce. Tak naprawdę medyczna marihuana jest dostępna dla pacjentów, którzy mają recepty, i taka możliwość występuje od 2017 roku. CBD jest dostępne bez recepty i jest jakby takie ogólnodostępne w formie suplementu, diety, i można to kupić, że tak powiem, w sklepach. Jeśli chodzi o THC, no to klasycznie poza pacjentami jest ona uznawana jako środek zabroniony, więc nawet za takie ilości jak 2,5 grama możemy już mieć dosyć spore nieprzyjemności, z tego co mi się udało dowiedzieć od lokalnych przedsiębiorców. No i co mnie tutaj zaciekawiło i zaintrygowało w Dlaganas, w miejscu, w którym my mieszkamy, to, że praktycznie w każdym sklepie, czy markecie, czy takim sklepie z pamiątkami jest dostępnych masa produktów z HHC. Pewnie zrobimy na ten temat jakiś osobny odcinek poświęcony tym produktom, ale po prostu tutaj jest wszystkiego związanego z HHC masa. Od jointów, po żelki, suszy, ciastka, wszystko go jest tutaj w opór. Można się troszeczkę domyślać dlaczego, jak się zapytałem pani, która sprzedaje w sklepie te produkty, to mówi: CBD it's not popular here, only HHC. No i odpowiedź nasuwa się jedna, dlaczego? No, HHC wykazuje bardzo podobne działanie do THC, więc ma potencjalne zastosowanie na takim rynku rekreacyjnym. No jest tutaj legalne, więc bez problemu może być sprzedawane. Wy musicie pamiętać, że w Polsce HHC jest nielegalne, choć bywa to mylące z racji tego, że jest pełna masa tych produktów dostępnych chociażby na Allegro, także tak to mniej więcej tutaj wygląda. Jeśli chodzi o spożywanie leków na wyjeździe, no to tutaj Paulina absolutnie nie zaleca stosowania gdzie? Gdziekolwiek. Słuchajcie, lepiej dmuchać na zimne, jeśli jesteśmy pacjentami medycznej marihuany. Starajmy się swoje leki zażywać w hotelu, poza miejscem bezpiecznym, w którym mamy swoją przestrzeń, swoje otoczenie. Starajmy się tego nie robić. Głównie chodzi po prostu o komfort psychiczny. Nikomu na wakacjach nie byłoby przyjemne oraz nie byłoby wskazane mieć z tego tytułu nieprzyjemności. Pamiętajcie, my mamy wszystkie dokumenty ze sobą, teoretycznie nie powinno być żadnego problemu, aczkolwiek jak to jeden z przewodników na wycieczce, byliśmy bodajże w Turcji, to powiedział tak, że jak się zaczynają problemy, to nagle język angielski przestaje istnieć, więc może być różnie. Więc zawsze musimy być ostrożni i pamiętać, że jest to temat dosyć kontrowersyjny, o który trzeba zadbać. W czym medyczna marihuana, leki, które ze sobą zabrałaś, jak wpłynęły na, bo już w sumie jesteśmy tu na końcówce urlopu,
Jak wpłynęło to na zdrowie, samopoczucie? Bardzo dobrze. Zazwyczaj w nowych miejscach mam problemy z zasypianiem przez pierwsze kilka dni. Aktualnie takiego problemu nie mam. Bardzo dobrze się wysypiam, czuję się wypoczęta, w pełni korzystam z urlopu. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przyda. Będziecie wiedzieli od początku do końca, jaki jest schemat postępowania w przypadku planowanej podróży. I pewnie widzimy się w internetach już niebawem w innych odcinkach. Więc dzięki bardzo, do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć! Ha. Cześć pacjenci! Jesteśmy już w Polsce, w drodze powrotnej nie było żadnych problemów. Tak jak żeśmy wyjechali, tak samo żeśmy wrócili. Na odprawie bezpieczeństwa nie było żadnych problemów. I co? Mam nadzieję, że odcinek, który żeśmy zrobili z podróżowaniem z naszymi lekami do Grecji, Wam się bardzo spodoba i już będziecie tak jak my, pewni i bezpieczni, mogli podróżować po Europie. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! Bye.